Cześć, Bartek Urban, autowizja.pl, zapraszam do testu nowej Hondy Civic. To już 10. generacja Hondy Civic, jednego z najlepiej sprzedających się samochodów na świecie. Przez lata stylistyka Civica dość mocno ewoluowała, choć prawdziwą rewolucją była 8. generacja, która zszokowała cały świat motoryzacyjny swoimi futurystycznymi kształtami. Jej następczyni, 9. generacja, nie zrobiła już takiego zamieszania, bowiem stylistycznie były te auto dość podobnie. Czego już nie można powiedzieć o najnowszej, 10. generacji, którą właśnie oglądamy. Honda po raz kolejny szokuje, tym razem zmianą nadwozia z jednobryłowego w dwu oraz bardzo kontrowersyjnym tyłem auta. Przód wygląda genialnie, agresywnie i sportowo i przypomina nieco supersportową Hondę NSX. Nieco gorzej jest właśnie z tyłem, który musi się opatrzeć. Pierwsze wrażenie jest naprawdę średnie, aczkolwiek im dłużej z tym autem obcujemy, tym bardziej zaczyna nam się podobać. To, czego nie można odmówić nowemu Civicowi, to oryginalnej stylistyki. Civica nie da się pomylić z żadnym innym autem. Ma swój niepowtarzalny styl. Auto sporo urosło w porównaniu do poprzednika. Jest aż o 14 cm dłuższe, o 30 mm szersze i o 35 mm niższe. Takie zmiany powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie we wnętrzu. Zacznijmy więc od bagażnika. Tutaj pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to ciekawie rozwiązana roleta, która jest rozsuwana na bok. Jedyne, na co trzeba uważać, to żeby dokładnie ją zwinąć, bo w przeciwnym wypadku ona się zatnie. Kapitalny pomysł dla kombi czy aut, które będą mieć trzy rzędy siedzeń i zawsze jest problem, co zrobić z wielkim i grubym mocowaniem do rolety. Tutaj takiego problemu nie ma. Mimo większych wymiarów, pojemność bagażnika wzrosła tylko o 1 litr i wynosi 478 litrów. To spowodowane jest zastosowaniem innego zawieszenia z tyłu, przez co producent nie mógł zrobić aż tak wielkiego schowka pod podłogą, jak to miało miejsce w poprzedniku. Różnica w pojemności jest za to odczuwalna po złożeniu kanapy, kiedy do dyspozycji mamy 1267 litrów, czyli o 47 litrów więcej niż w 9. generacji. W bagażniku producent zamontował gniazdko 12V oraz tylko jeden haczyk na zakupy. Mogłyby być chociaż dwa po jednym na stronę. Wsiadamy do tyłu i tutaj kolejne zdziwienie. Auto nie ma Magic Seats, czyli podnoszonej tylnej kanapy. To znowu spowodowane jest kolejnymi zmianami konstrukcyjnymi. Tym razem chodzi o przeniesienie baku paliwa spod fotela kierowcy pod tylną kanapę. Miejsca nogi jest sporo, nieco gorzej na głowę, gdzie już przy 186 cm włosami lekko dotykam dachu. Muszę też pożalić się na podłokietnik, który jest bardzo nisko zamontowany i jest strasznie miękki, przez co niewygodny. Z tyłu kanapa może być podgrzewana. Zmiana położenia baku paliwa pozwoliła za to poprawić pozycję za kierownicą. Teraz z przodu można siedzieć nisko, niczym w jakimś supersportowym samochodzie. Poważnie, poziom regulacji jest ogromny i każdy znajdzie sobie wygodną pozycję za kierownicą. Kolumna jest regulowana w dwóch płaszczyznach, a sama kierownica jest gruba i mięsista, przez co świetnie leży w dłoniach. Wykonanie, jak przystało na Hondę, jest bardzo dobre, tak samo jak i spasowanie. Nic nie stuka, ani nie skrzypi. Jakość materiałów również została poprawiona, choć wciąż nie jest idealna. W naszym egzemplarzu na przykład skóra na tylnych fotelach nieco się uszczyła, co w przyszłości może doprowadzić do jej zniszczenia. Nowa Honda Civic ma zupełnie przemodelowaną deskę rozdzielczą, z której ze szczytu zniknęły dodatkowe zegary. Obecnie są tylko jedne zegary zamontowane za kierownicą i są one w pełni cyfrowe. Honda zadbała o świetną rozdzielczość i bardzo ładne grafiki. Wszystko jest czytelne i to nawet w dużym słońcu. Drugi wyświetlacz pozostał bez zmian i jest to centrum dowodzenia multimediami. Jest to dokładnie taka sama wielkość jak w 9. generacji, a jedyna różnica to boczne przyciski, które z fizycznych zostały zastąpione dotykowymi. Wygląda to lepiej, jednak nieco gorzej się obsługuje. Sam system również działa na Androidzie, tak jak w poprzedniku, z tym, że wcześniej była to odmiana 4.0.4, a teraz jest to 4.2.2. Wszystko działa bardzo płynnie, a my przy odrobinie chęci jesteśmy w stanie zainstalować tutaj niemal każdą aplikację znaną z telefonu, w tym takie perełki jak Google Maps czy odtwarzacz YouTube. Honda pomyślała też o przemyślanych rozwiązaniach i tak na przykład Civic może być wyposażony w ładowarkę indukcyjną. Tuż za nią jest dziura, łącząca miejsce, gdzie leży telefon z gniazdami 12V HDMI oraz USB. Bardzo sprytne i wygodne. Kolejnym świetnym patentem jest ogromny rozsuwany schowek pod podłokietnikiem. Mamy tam dwa ruchome cupholdery oraz ogromną dziurę, w którym spokojnie zmieści się 2-litrowa butelka. Producent ukrył tam też dodatkowe drugie łącze USB. Co prawda butelki nie mam, ale pokażę Wam na przykładzie gaśnicy, jak duża jest to dziura. Swoją drogą gaśnica mieści się też bez problemu do schowka przed pasażerem. Pora odpalić samochód i przeżyć kolejny szok. Pod maską nowego Civica nie będą już dostępne wolno ssące benzynowe jednostki, z których od lat była znana Honda. Japończycy stawiają teraz na turbo. Cóż, już poprzednik w odmianie Type R miał silnik z turbo, Vtec,
i był on genialny. Jednak w cywilnym Civicu 10 generacji podstawowy silnik będzie miał pojemność zaledwie 1 litra oraz tylko 3 cylindry. Oto i silnik 1.0 Turbo VTEC. Jeśli myślicie, że pod maską ciężko go będzie znaleźć, to błąd. Niemal cała przestrzeń jest zajęta. Poza silnikiem 1.0 Turbo w gamie pojawiła się druga nowa jednostka 1.5 Turbo VTEC o mocy aż 182 koni. Ten silnik zastąpił w gamie wolnosący motor 1.8 142 konie, natomiast silnik 1.0 zastąpił wolnosącą jednostkę 1.4, która miała równe 100 koni. Silnik 1.0 generuje aż 129 koni, co jest najwyższym wynikiem w tej klasie samochodów i w takiej pojemności. To przekłada się na sprint do setki według producenta w czasie 11,2 sekundy. Według naszych pomiarów robi to jednak nieco szybciej, bowiem w 10,4 sekundy. Jednostka jest bardzo elastyczna i świetnie sprawdza się do zwykłej jazdy. Co ciekawe, pomimo iż jest to 3-cylindrowa jednostka, to pracuje ona bardzo kulturalnie i cicho. Nawet po odpaleniu samochodu po całej nocy stania, silnik pracuje równo, nie przenosząc praktycznie żadnej wibracji do kabiny. To w tego typu jednostkach jest naprawdę imponujące. Oczywiście Honda z nowymi silnikami brzmi już zupełnie inaczej i nie kręci się aż tak wysoko jak kiedyś. Mimo iż obrotomierz jest wyskalowany do 8000, to auto kręci się zaledwie do 5700 obrotów. Dokładnie też w tym miejscu zaczyna się czerwone pole na obrotomierzu, co jest nieco niezrozumiałe. Spalanie, jak przystało na silniki turbo, jest mocno uzależnione od stylu jazdy. Zwykła jazda do pracy w dużym mieście w godzinach szczytu będzie oznaczać od 8 do 8,5 litra. Jeśli trochę poszalujemy, to wynik wzrośnie o litr, a uwierzcie mi, nowy Civic nastraja do szybkiej jazdy. Honda nie zatraciła tego, z czego również od lat słynęła – właściwości jezdy. Tak jak mówiłem, z tyłu pojawiło się nowe zawieszenie, tym razem wielowahaczowe, które zastąpiło belką skrętną. Dzięki temu Honda prowadzi się jeszcze lepiej niż poprzednik. Układ kierowniczy pracuje z idealnym oporem, skrzynia biegów jest precyzyjna i mam bardzo krótki skok, a zawieszenie idealnie zestrojone. Auto bardzo mało wychyla się na zakrętach, a przy tym całkiem nieźle wybiera nierówności. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość zamówienia regulowanego zawieszenia. Po aktywowaniu funkcji Civic staje się twardszy. W zasadzie to niemal przez cały test jeździłem na takim ustawieniu dającym mnóstwo frajdy. Nowa generacja Civica oferuje też sporo nowości poprawiających bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Na przykład samochód przypomina nam głosowymi komendami o zapięciu pasów lub o zwolnieniu hamulca postojowego. Naciśnij pedał hamulca, aby zwolnić hamulec postojowy. Poza tym pojawił się aktywny tempomat oraz asystent pasa ruchu. Ten sam potrafi korygować nasz tor jazdy. Na koniec jeszcze cennik, który początkowo wydaje się zdecydowanie za wysoki. Otóż podstawowa Honda Civic 1.0 129 koni kosztuje 69 900 zł. A jeszcze pod koniec zeszłego roku Civic poprzedniej generacji z silnikiem benzynowym 1.4 VTEC 100 koni kosztował 62 400 zł. Dla porównania, obecnie konkurencja prezentuje się następująca. Kia Ceed 56 990 zł za 1.4 100 koni, Seat Leon 59 400 zł za 1.2 TSI 86 koni, Ford Focus 65 090 zł za 1.6 85 koni, a Volkswagen Golf 66 990 zł za 85 koni. Dużo taniej, prawda? Ale to tylko dlatego, że konkurencja oferuje znacznie słabsze silniki. Gdybyśmy chcieli porównać zbliżone jednostki, czyli tylko silniki 1.0 Turbo, to wyglądałoby to następująco. Volkswagen Golf 72 190 zł za 110 koni, Ford Focus 73 590 zł za 125 koni, Seat Leon 75 300 zł za 115 koni, Kia Ceed 67 540 zł za 120 koni. Gdy w ten sposób porównamy silniki, to oferta Hondy wydaje się dużo bardziej atrakcyjna, choć szkoda, że Japończycy nie zostawili silnika wolnosącego 1.4 w podstawie. Nowa Honda Civic to prawdziwa rewolucja. Rewolucyjny wygląd, rewolucyjne silniki, rewolucyjne auto. Japończycy po raz kolejny zszokowali motoryzacyjny świat i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nowy Civic ma niepowtarzalny wygląd, bardzo dobre silniki i świetne właściwości jezdne. Zdając Hondę i patrząc na poprzednią generację Civica, najnowsze wcielenie również będzie hitem.